Przez ponad rok rządzenia przez Donalda Tuska polska złotówka w ogóle się nie umocniła. Donald Tusk przez rok rządzenia nie umocnił polskiego złotego. Polski złoty dalej jest w totalnym trendzie zawalającym się. Jeżeli polska złotówka zawali się do 5, a potem do 6 zł za dolara, profesor Glapiński razem z naszymi kochanymi bystrzakami będzie musiał podwyższyć oprocentowanie Narodowego Banku Polski o następne 5% i wtedy kredyty hipoteczne podskoczą o następne 1000 zł miesięcznie. Oczywiście do tego wcale nie musi dojść. Jednak taka jest rzeczywistość, że wcale nie jesteśmy na dobrych trajektoriach. Rząd Donalda Tuska przez rok także nie potrafił osłabić szybkości inflacyjnej. Inflacja w Polsce, czyli wzrost cen towarów, jest najwyższa w prawie w całej Europie. Nawet media państwowe piszą o tym, że mamy najdroższe kredyty w całej Europie, a także najdroższy prąd i najdroższą energię w całej Europie. Już niedługo do Polski nadejdzie zima, minus 20 i 25 stopni. Jeżeli zawalimy polskiego złotego, będziemy płacili 2, a nawet 3 razy więcej za gaz i prąd. Tym bardziej, bardzo cię proszę, daj mi subskrypcję, ponieważ jest bardzo ważna, oraz kciuka w górę, a po więcej informacji zapraszam na mój kanał.